Instytucje, które inwestują w Bitcoina, o których nie miałeś pojęcia, wypłynął gigantyczny skandal, w który zamieszane są międzynarodowe banki oraz czy czeka nas drugi lockdown i jaki może mieć to wpływ na rynek Bitcoina i kryptowalut. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat geopolityki i tego, co się dzieje za kulisami, a mianowicie oczywiście chodzi o obecną sytuację epidemiologiczną oraz o to, co dzieje się za kulisami banków, ponieważ okazuje się, że na wierzch wypływają informacje, które tak naprawdę stawiają cały system obecny finansowy i banki w zupełnie innym świetle, a do tego sprawia to, że daje to kolejny powód do tego, aby banki mogły wprowadzić zupełnie nowe restrykcje i nowe zasady działania systemu finansowego. Przejdziemy także do wykresów, szczególnie do wykresu dominacji Bitcoina, ponieważ wygląda na to, że jesteśmy w kluczowym momencie decyzji, o którym rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach. Zanim przejdziemy do informacji, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się właśnie na tym rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Ciebie powiadamiać o najnowszych materiałach. Natomiast pamiętaj, już standardowo to nie są porady inwestycyjne. Wszystko, co zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Szybki look na CoinGecko i od razu możemy zobaczyć, że jest to oczywiście konsekwencja budzącego się strachu na rynku. Oczywiście powodów do strachu może być kilka i to na pewno dzisiaj poruszymy, ponieważ dzisiaj dotkniemy także rynków złota, rynku tradycyjnego, gdzie także możemy zauważyć gigantyczne spadki. Jednak jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, zdecydowanie mamy dość sporą korektę. Na niektórych projektach są to korekty kilkunastu lub kilkudziesięcioprocentowe, ale czy to jest dobry moment na zakupy? Musimy tak naprawdę na ten moment poczekać. Ponieważ na obecną chwilę dominacja Bitcoina zdaje się mieć właśnie kluczowy moment i czekamy na kolejne decyzje i na kolejne ruchy, które mogą być naprawdę bardzo duże. Wciąż kilku zwycięzców na rynku, mamy oczywiście kilka projektów na zielono, jednak zdecydowana większość dzisiaj po prostu cierpi. Do tego, jeżeli spojrzymy na ostatnie 7 dni, możemy zauważyć wysokie dwucyfrowe spadki, oczywiście głównie na altcoinach. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj dominacja Bitcoina się utrzymuje i można powiedzieć, że poniekąd kolejny mini cykl się zamyka. Dlaczego? Ponieważ z mojej perspektywy, jeżeli mówimy o grubych rybach, o wielorybach, nie chodzi im tylko o to, żeby po prostu kumulować Bitcoina, natomiast jeżeli spojrzymy na altcoin season, które powstają, w mojej opinii są to oczywiście eventy także kontrolowane i manipulowane poniekąd także przez właśnie tych samych inwestorów, a ci dzięki altcoinom i dzięki budzącej się chciwości wśród ludzi także swoje bitcoiny pomnażają i także twojego bitcoina od ciebie zabierają, kiedy ty dajesz się zwieść w to FOMO, w ten hype, który budzi się na rynku i zdecydowanie wchodzisz w projekty zbyt późno. Historia lubi się powtarzać, jednak do tego za chwilę jeszcze przejdziemy. Pierwsza informacja, gigantyczna informacja, która właśnie do nas wypłynęła, mianowicie chodzi o to, że główne banki światowe okazuje się, że biorą udział w niecnych procederach i robią to cały czas. Co dokładnie mam na myśli, za chwilę sprawdzimy raport. Chodzi jednak o 2 biliony dolarów, które to banki światowe, największe banki na świecie, pomagają transferować dla działań nielegalnych. Dlaczego to jest tak ważna informacja? Ponieważ jeżeli mówimy o środowisku, które buduje się dla całego ekosystemu kryptowalut i dla samego Bitcoina, zdecydowanie to, co się dzieje w tradycyjnej bankowości, w tradycyjnych finansach, jest bezpośrednio zależne z tym, co się dalej wydarzy z Bitcoinem. Ponieważ jeżeli chodzi o wzrost zaufania do Bitcoina, musi to automatycznie być spowodowane tym, że mamy spadek zaufania z drugiej strony do tradycyjnej bankowości. Z mojej strony jest to właśnie jeden z
takich czynników, które także ponownie długoterminowo sprawi, że zaufanie do tradycyjnej bankowości niestety, ale spadnie. Jednak ta informacja jest naprawdę gigantyczna, ponieważ na taką skalę sam osobiście nie spodziewałem się, że aż takie przekręty mogą mieć miejsce. Ponieważ informowałem Was o tym, że chociażby JP Morgan otrzymuje gigantyczne kary finansowe za to, że nie jest do końca uczciwy wobec swoich klientów. Jednak to, co teraz Tobie pokażę, jest to po prostu next level i można powiedzieć level hard. Okazuje się, że duże światowe banki służą oligarchom, kryminalistom i terrorystom. Ponieważ do tej pory bardzo często, być może Ty także słyszałeś, że Bitcoin jest niedobry, ponieważ właśnie służy do nielegalnych transakcji. Jednak jeżeli się przyjrzymy Bitcoinowi i standardowym pieniądzom fiat, jakie mamy dzisiaj na rynku, to zdecydowanie zobaczysz, że liczba transakcji nielegalnych na fiatach jest kilkusetkrotnie wyższa niż w świecie kryptowalut. I to nie chodzi o to, że pieniądz jest zły, ale o to chodzi, że po prostu ludzie wykorzystują te pieniądze w złych celach, więc raczej bym powiedział tutaj, że pieniądze są same w sobie neutralne, jednak to właśnie od ludzi zależy, w jaki sposób ich używają. Jednak jeżeli duże instytucje czepiają się do Bitcoina, ano dlatego, że jest on używany do zakupów jakichś nielegalnych rzeczy, kiedyś na chociażby Silk Road, tak te informacje sprawiają, że przekręty na Bitcoinie są takie malutkie. Przede wszystkim wypłynęły dane klientów, jakie obsługują banki. Jest tutaj dużo ciekawych bardzo pozycji i ciekawych osób, które znalazły się na tej liście. Między innymi mamy Rudzia Ignatowa, która być może wiesz lub nie wiesz, była founderem OneCoina, który okazał się gigantycznym skamem i pomimo tego Bank Nowego Jorku tak czy siak pozwalał jej firmie, pomimo zarzutów, pomimo ostrzeżeń, pomagał tej firmie dalej funkcjonować. Jednak tych przykładów jest dużo, dużo więcej. Ten oczywiście przykład dotyczy świata kryptowalut pośrednio, natomiast jest tutaj oczywiście większość osób, które w dużej mierze zostały skazane, zostało to wszystko przypieczętowane, faktycznie dane przestępstwa miały miejsce, zostały te osoby skazane za głównie korupcję, więc robi się naprawdę bardzo ciekawie. Idąc jednak dalej, zaraz znajdę dla Was tabelkę, mamy tutaj. Jak długo zajmuje bankom to, aby przedłożyć dokumentację do sprawdzenia? I okazuje się, że Barclays potrzebował 1200 dni, aby przedstawić swoje dokumenty. JP Morgan 519 dni. Standard Chartered 426 i ta lista ciągnie się dalej. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ za chwilę pokażę Tobie kolejne plany, nie tylko Fedu, ale także innych banków, ponieważ mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że dzisiaj wiele banków jest w fazie testów swoich własnych e-walut. Dlaczego? Oczywiście z jednej strony chodzi o bezgotówkowe społeczeństwo, co oczywiście idąc dalej daje zupełnie inny poziom kontroli. Jednak tutaj mamy teraz do czynienia z czymś takim, że banki mogą być poniekąd zobligowane, żeby wprowadzić takie rozwiązania na blockchainie jak najszybciej. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wypływają takie kwiatki, jak mamy tutaj, to mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że blockchain w tym wypadku ten problem bardzo dobrze rozwiązuje, ponieważ transakcje są transparentne, każdy wie skąd i dokąd dane transakcje płyną. Mało tego, to może być sprawdzone przez każdego i w każdej chwili. Więc zdecydowanie widzimy, że paradygmat się zmienia. Jednak lecimy dalej, ponieważ to jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że JP Morgan i Deutsche Bank prowadzą w tej niechlubnej konkurencji pomagania przestępcom i okazuje się, że Deutsche Bank, mówiąc kolokwialnie, mieli 1 310 miliardów dolarów, obsługując konta osób skazanych. Jeżeli chodzi o JP Morgana, jest to 500 000 000 dolarów. Oczywiście kolejne banki także są na tej liście. Więc jak możesz zauważyć, nie chodzi tutaj wcale o drobne. Te kwoty są już gigantyczne, ponieważ te kwoty są to mniej więcej równowartość tego, czego powiedzmy dzisiaj oczekuje społeczeństwo od swojego rządu w Stanach Zjednoczonych, aby im dostarczyć, aby wesprzeć ich w czasach epidemii. Czyli tak zwany oczywiście kolejny stimulus. I być może powiesz, że okej, ktoś kiedyś był przestępcą, być może teraz jego kara ewentualnie się skończyła i może dalej prowadzić swoje działalności i prowadzi jak najbardziej legalnie. Okej, jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast jest inna ciekawostka, ponieważ okazuje się, że są banki, które mówią swoim klientom, co dokładnie mają mówić lub jak nazywać transakcje, tak aby nie mogłyby być one zlokalizowane przez rząd amerykański. I mamy tutaj przykład, że chociażby pracownicy Deutsche Banku mówią swoim klientom, w tym wypadku z Iranu, aby używali konkretnych słów w swoich transakcjach w taki sposób, aby mogły one być traktowane ze specjalną
uwagą. Osobiście wątpię, że te informacje zobaczysz w tradycyjnej telewizji. Dlaczego? Ponieważ to oczywiście sprawia, że na tradycyjną bankowość, na tradycyjne finanse spada ogromny cień. A banki poniekąd, moim przynajmniej zdaniem, są powiązane oczywiście z rządami. I jeżeli spada twoje zaufanie do banku, to także może spaść zaufanie do rządu, ponieważ to rząd powinien trzymać pieczę i opiekować się twoimi pieniędzmi na koncie w bankach, które powinny być no przecież uczciwe. Więc jak możesz zauważyć, tych powodów do zmian jest naprawdę bardzo dużo i są one bardzo poważne. Ponieważ te informacje, które tutaj wypływają, są to informacje sprzed 2, 3, 4, 5, 6 lat. Więc kto wie, co nas czeka w kolejnych latach. Teraz, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się kryzys, teraz, kiedy jest dużo więcej motywacji dla osób chciwych, a myślę, że i banki do tej właśnie grupy osób należą, aby robić rzeczy nie do końca legalne. I oczywiście głównym pomysłem jest stworzenie e-walut i to, o czym rozmawialiśmy już wcześniej w poprzednich odcinkach. Fed, czyli największa drukarka pieniędzy na świecie, eksperymentuje z cyfrowym dolarem. I tak samo mamy w każdym praktycznie dzisiaj kraju, mamy testowane e-euro, mamy testowanego e-dolara i poszczególne kraje, poszczególne banki centralne także zaczynają testować swoje własne e-waluty. Więc w mojej opinii jest tak, że w ciągu kolejnych kilku lat zauważymy ogromny shift sposobu działania obecnego systemu finansowego i coraz więcej jest na to dowodów. No ale jeżeli banki są takie nieuczciwe, to co robić z własnymi pieniędzmi? Ponieważ dzisiaj chociażby patrzeć na indeks dolara, możemy zauważyć, że dolar zaczyna się wzmacniać. To oczywiście mówi nam jasno, że duzi inwestorzy zaczynają wyciągać swoje pieniądze z różnych aktywów. Z kryptowalut, ze złota, czy z rynków tradycyjnych, gdzie wszędzie możemy zanotować równe spadki. Na obecną chwilę, póki nie mamy zatwierdzonych tych nowych stimulusów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, raczej tutaj zaufanie inwestorów do rynków tradycyjnych będzie niskie. A jeżeli będzie niskie, to gdzieś ten kapitał będzie musiał iść. Więc co zrobią instytucje, duże firmy hedgingowe, duże firmy inwestycyjne z gotówką, którą teraz przechowują? Mamy bardzo ciekawy artykuł z Forbesa, który pokazuje nam 20 instytucji, które inwestują w Bitcoina, o których ty możesz nie mieć pojęcia. Mamy takie instytucje jak ARK Investment, ogromna firma inwestycyjna. Mamy takie firmy jak Kinetix, Arcadius Wealth Advisors, ale co ciekawe, mamy tutaj także na tej liście Rothschildów. Jest to zdecydowanie jedna z najbardziej, jak nie najbardziej wpływowa rodzina, jeżeli mówimy o świecie finansów. I co ciekawe, okazuje się, że Rothschildowie także inwestują w Bitcoina, oczywiście tutaj poprzez Grayscale, więc Grayscale tego Bitcoina w imieniu Rothschildów przechowuje. Dlaczego to jest takie interesujące? Ponieważ jeżeli mówimy o Rothschildach, zachęcam Cię, aby zapoznać się z tą historią, bo jest ona bardzo ciekawa. Nie chodzi tutaj o to, żeby być fanem Rothschildów, absolutnie nie. Chodzi jednak o to, żeby mieć zupełnie inną perspektywę i poznać dokładnie, kim jest ta rodzina. Jednym z bardziej znanych przysłów, jeżeli chodzi o rodzinę Rothschildów, jest to: pozwólcie mi kontrolować narodowe pieniądze i nie będę dbał o to, kto pisze prawo. I myślę, że poniekąd możemy się tutaj z tym zgodzić, ponieważ jak najbardziej, jeżeli mówimy o osoby bardzo bogate, chociażby taki jak Bill Gates teraz, jak możecie zauważyć, ma on gigantyczne wpływy na to, co dzieje się nie tylko w świecie Microsoftu, ale także w świecie całej gospodarki i także w innych niszach, w których wcześniej Bill Gates w ogóle nie był zaangażowany. Więc teraz, jeżeli patrząc na instytucje, które wyciągają pieniądze swoje z rynków tradycyjnych, nie tylko z tradycyjnych, nawet na obecną chwilę także z rynku kryptowalut, gdzieś koniec końców te pieniądze będą musiały iść. Jednak jeżeli cofniemy się kolejne 2, 3, 5 lat, zauważyć, że nie tylko banki, ale te same instytucje śmiały się z rynku kryptowalut, śmiały się z Bitcoina, a dzisiaj możemy zauważyć taką firmę jak Rothschild Investment Corporation, która inwestuje w Bitcoina. Mam nadzieję, że to także zostawi Tobie ciekawe wskazówki i doprowadzi Cię do bardzo ciekawych wniosków. No ale skoro oni mają tyle kasy, to dlaczego całego Bitcoina po prostu nie kupią? Ano dlatego, że rynek Bitcoina jest po pierwsze płytki, jest jego ograniczony ilość i dla nich tak naprawdę nie jest na rękę, aby wyjść dzisiaj, wypłynąć i pokazać, że te aktywo jest warte uwagi. Pamiętacie z ostatnich odcinków, rozmawialiśmy o MicroStrategy, które kupowało Bitcoina o wartości prawie $500 milionów w 80 tysiącach różnych transakcji. I tak samo robią wszystkie inne instytucje, inne osoby, inne wieloryby, którym zależy na tym, aby długoterminowo kumulować aktywa deficytowe. Ponieważ dzisiaj oczywiście, że mają oni wystarczająco pieniędzy, żeby cenę Bitcoina nawet dźwignąć i do 10 milionów dolarów za sztukę, jednak tego nie zrobią. Po pierwsze, na tą chwilę jeszcze nie jest powiedziane, że Bitcoin to jest safe
Heaven. Jednak tak jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, jeżeli chodzi o 1% ryzyka, jakie ponoszą duże instytucje, kiedy zaryzykują tylko 1% swojego portfela w Bitcoina, możemy zauważyć, że to podejście staje się zupełnie inaczej odbierane. I tutaj możemy zauważyć, że faktycznie duże instytucje zaczynają w Bitcoina wchodzić. Jeżeli chodzi natomiast o dane z internetu, pamiętajcie, bo tak jak powiedział Abraham Lincoln, nie wszystko, co zobaczysz w internecie, jest prawdą. Jedną z największych obaw dzisiaj na rynku kryptowalut, nie tylko na rynku kryptowalut, ale także na rynkach tradycyjnych, jest to, że potencjalnie możemy mieć drugi lockdown i możemy mieć centralnie powtórkę z tak zwanej rozrywki, z tego, co mieliśmy tutaj w marcu, czyli te gigantyczne spadki na absolutnie wszystkich rynkach. Więc czy ten scenariusz jest prawdopodobny? Oczywiście, że prawdopodobieństwo tego jest. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mówimy o lockdownie, a dzisiaj możemy zauważyć, że chociażby Boris Johnson mówi oficjalnie o tym, że lockdown jest możliwy, natomiast będzie miał on katastrofalne skutki, jeżeli chodzi o gospodarkę. Już na obecną chwilę to, co wydarzyło się w marcu, nie tylko przejdzie do historii i nasze dzieci będą się o tym uczyć, natomiast my przez kolejne lata będziemy doświadczać konsekwencji tego, co się właśnie wydarzyło. A dopiero, jeżeli mówimy o kryzysie, dopiero tutaj zaczynamy. No ale okej, jeżeli będzie lockdown, czy faktycznie ceny mogą polecieć w dół? Mogą, więc pytanie jest, co ty w tym wypadku zrobisz? Jeżeli chciałbyś znać moje zdanie, oczywiście krótkoterminowo, patrząc na rynek Bitcoina, wciąż wszystko wygląda bardzo fajnie, ponieważ mieliśmy wybicie z długoterminowego trendu spadkowego, tutaj mieliśmy odbicie tutaj od tej samej linii, od linii wsparcia, następnie mamy klasyczny retest, więcej może zobaczymy na interwale dniowym. I na obecną chwilę spełnia się jeden ze scenariuszy, które zakładaliśmy, czyli ewentualne podwójne dno w tym miejscu, ponieważ na tą chwilę wciąż ten spadek nie oznacza nic złego dla Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ tworzymy tutaj, zauważ, wyższe dno, co oczywiście z punktu widzenia analizy technicznej jest pozytywne. Dlatego też jest bardzo ważne, żeby obserwować Bitcoina na dużych interwałach, w tym wypadku na interwale tygodniowym, ponieważ tutaj rysuje nam się kolejna rzecz, którą warto zauważyć, mianowicie zauważ, że kolejny knot odbija się także od średniej kroczącej 21, co także, jeżeli cofniemy się w przeszłości, zauważcie, że 21 jest kluczowym poziomem dla utrzymania wsparcia podczas hossy Bitcoina. Z tej perspektywy więc wszystko wygląda ok. Jeżeli chodzi o moje zagranie, wciąż gap na CME nie jest wypełniony i wciąż swojego orderu tutaj nie zdjąłem, czyli poziom 9700 dla moich zagrań jest otwarty. Jednak mówiąc długoterminowo o kryzysie, tego czego ja się nauczyłem, to, że warto mieć gotówkę w zanadrzu w razie, jeżeli rynki faktycznie miałyby pospadać niewiarygodnie. I nie wiem, czy to będzie rynek złota, srebra, Bitcoina, po prostu na boku uważam, że taką gotówkę warto mieć. Na tą chwilę nie zakładam żadnych zakupów poniżej poziomu 9700, ponieważ z mojej analizy wynika, że na tą chwilę Bitcoin jest na torze wzrostowym. Jednak oczywiście nie wykluczam takich spadków, dlatego też ta gotówka na boku leży. Wciąż o Bitcoinie mówimy długoterminowo. Jeżeli mówimy o rozpoczynającym się hoście, to tak naprawdę przyjdzie nam poczekać kolejny rok, dwa, być może nawet trzy lata na to, aż kolejna hossa się skończy. Osobiście uważam, że będzie to przełom 2021-2022, no ale czas pokaże, nikt nie ma kryształowej kuli. Więc jeżeli lockdown miałby się wydarzyć, to gdzie szukać wsparcia dla ponownego spadku ceny Bitcoina? I tutaj myślę, warto byłoby zmienić naszą średnią kroczącą na interwale tygodniowym na 200. Dlaczego? Ponieważ historycznie Bitcoin, tutaj akurat mamy mało danych, byłoby trzeba zobaczyć to na Bitstampie, więc jeżeli odpalisz sobie TradingView, wejdź na parę BTC USD na Bitstampie, tam ta linia sięga dużo, dużo dalej i pokazuje nam wyraźnie, że 200 średniokrocząca jako wsparcie jeszcze nigdy w przypadku Bitcoina nie została przebita. I nawet ostatnie spadki marcowe, zauważcie, pokazały, że 200 jest bardzo silnym wsparciem i cena Bitcoina nie była w stanie utrzymać się poniżej niej i mieliśmy bardzo szybkie wybicie ku górze. Dodatkowo zauważcie, jak pięknie 200 średnia krocząca idzie w linii z tym trendem wzrostowym, który mamy tutaj narysowany. Więc z punktu widzenia analizy technicznej to jest moim zdaniem maksymalny punkt, gdzie cena w przypadku lockdownu Bitcoina może spaść. Jeżeli faktycznie cena Bitcoina przebije tą linię, dla mnie będzie to sygnał, aby po prostu wziąć z tej mojej puli gotówki jej część i po prostu pójść na tak zwane zakupy. Ponieważ dzisiaj, okej, możemy mówić, że krew się leje i to jest okej, ponieważ zdecydowanie, jeżeli używasz strategii uśredniania ceny zakupu, to zdecydowanie momenty są lepsze niż wtedy, kiedy przez ostatnie tygodnie szliśmy do góry i wtedy, kiedy wszyscy dookoła krzyczeli, że warto kupować kryptowaluty. Na tą chwilę jednak zdecydowanie możemy zauważyć, że
Bitcoin koreluje z rynkiem tradycyjnym, więc wciąż obserwujemy to, co się dzieje w polityce, to, co się dzieje w finansach i to, co się dzieje na wykresie S&P 500, ponieważ daje to nam cały czas wskazówki. Aczkolwiek możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o S&P 500, zdecydowanie nie utrzymaliśmy poprzedniego spadku i poprzedniego punktu wsparcia. Natomiast Bitcoin faktycznie to wsparcie utrzymał i nawet patrząc na interwał tygodniowy, możemy zauważyć, że wciąż utrzymuje się trend wzrostowy. I schodząc na interwał chociażby dniowy, widzimy, że na obecną chwilę S&P ma nieco większe problemy niż sam Bitcoin, przynajmniej z punktu widzenia analizy technicznej. Dodatkowo rynek złota zachowuje się faktycznie tak, jak zachowuje się Bitcoin, czyli mieliśmy spadek i na obecną chwilę mamy wyższy dołek. I ponownie, porównując to z rynkiem S&P 500, widzimy tutaj, że jednak Bitcoin krótkoterminowo, ponieważ na tą chwilę zostaje nam jedynie szukać takich krótkoterminowych przesłanek, co do tego, że Bitcoin będzie kontynuował swój rajd w górę i będzie zachowywał się tak jak aktywa deficytowe podczas kryzysu, czyli w tym wypadku tak samo jak złoto. I miło jest widzieć Bitcoina, który faktycznie zachowuje się dokładnie tak samo. Na tą chwilę jednak myślę cały czas, cały świat ma swoje oczy zwrócone na Stany Zjednoczone, ponieważ niedługo mamy tutaj elekcje, więc to wszystko będzie miało bezpośredni wpływ na to, co wydarzy się na rynku Bitcoina, plus dodatkowe informacje z różnych części świata na temat kolejnych lockdownów. Jeżeli chodzi o moje podejście do obecnej sytuacji na rynku krótkoterminowo i długoterminowo, to już ją znasz, natomiast jestem mega ciekaw, jak to jest u Ciebie. Jakie są Twoje plany na nadchodzące miesiące oraz na nadchodzące 2-3 lata, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut? Ponieważ na tą chwilę oczywiście patrzymy na całą sytuację światową i to, co się dzieje w gospodarkach. Jednak mówiąc krótkoterminowo, zdecydowanie warto zwrócić uwagę na wykres dominacji Bitcoina, ponieważ tutaj ten punkt połączenia się tego tutaj oporu razem z tym oporem, który tworzy linia trendu spadkowego, dzisiaj mamy test tego właśnie poziomu. I zauważ, co ciekawe, jeżeli przybliżymy to dla siebie, zauważ, że na tą chwilę Bitcoin na tą linię trendu spadkowego reaguje idealnie. Mamy przybicie, mamy tylko knota, następnie ponownie dojście i mamy kolejne odrzucenie. Jest to oczywiście interwał 4 godziny, więc tym się nie ma co sugerować. Jednak dla mnie i dla moich zagrań bardzo mocno obserwuję ten wykres, ponieważ jeżeli przebijemy się tą linię i ją przetestujemy i zaczniemy iść w górę, dla mnie będzie to sygnał, że jednak altcoin season, ten, który mieliśmy przez ostatnie tygodnie, się skończył i jednak będzie warto wyjść na chwilę z altcoinów do Bitcoina, przynajmniej z ich części, ponieważ oczywiście HODL portfolio zostaje nienaruszone na czas całej kolejnej hossy, to jednak krótkoterminowo cały czas będę chciał swoje altcoiny do Bitcoina flipować i odwrotnie, tak po prostu, aby portfel Bitcoina powiększać, nie dokładając swojego kapitału. Póki co moment decyzji, więc zdecydowanie obserwujcie kolejne odcinki, ponieważ będziemy analizować ten wykres szczegółowo i będę Was informował o tym, jakie będą moje kolejne ruchy. Jeżeli to wideo miało dla Ciebie wartość, oczywiście wesprzyj ten kanał, zostaw łapę w górę. Natomiast jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób do inwestowania podchodzą duże instytucje i dlaczego inwestycja w Bitcoina dla dużych portfeli może to być tylko 1% ryzyka, tutaj znajdziesz odpowiedź na to pytanie i dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób to funkcjonuje. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!